Dzień dobry państwu ten newsletter mówiony nagrywam w nietypowym dla mnie miejscu, w warszawskim centrum. Kopernika, bo tu odbywa się Patronite Forum i miałem niezwykłą przyjemność. Zostałem nagrodzony diamentem Patronite za dziennikarstwo czasów wojny. Bardzo to dla mnie wzruszające i bardzo ważne, że ta praca została uznana za wartościową. Przez ostatnie półtora roku staram się Państwu tłumaczyć, co dzieje się, staram się sam zrozumieć i to. I, i, Tę wiedzę przekazać Państwu, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, to niewątpliwie są rzeczy o fundamentalnym znaczeniu dla mnie. Jeśli to miało jakikolwiek sens dla kogokolwiek, to jest to dla mnie niezwykle ważne i nagro tę nagrodę tak odbieram. E, tę nagrodę mogłem dostać dzięki wszystkim moim rozmówcom, którzy byli gośćmi Układu Otwartego, z którymi rozmawiałem o tym, co dzieje się na Ukrainie, i z żołnierzami tam walczącymi, z ekspertami. Z różnych instytucji. Wszystkim Wam bardzo serdecznie dziękuję. Ale najbardziej chciałbym podziękować patronom, no bo to impreza Patronite. Gdyby nie Wy, drodzy patroni, gdyby nie osoby, które wspieracie ten program, nie mógłbym tego robić. Nie mógłbym ani żyć na Ukrainę, nie mógłbym wynajmować studia, montować programu, kupić sprzętu. To dzięki Wam to robię, dzięki Wam mogę się dzielić. Tą wiedzą, którą zdobywam, tłumaczyć e, rzeczywistość i co bardzo ważne dla mnie, nie ukrywam, być niezależnym. Jeszcze raz dzięki serdeczne. No, dziękuję też jury, która mnie doceniło. A teraz już opowiem o tym, co, mm, co przeżyłem kilka dni temu, co zaobserwowałem w Szwecji. Zapraszam. A oto mecenasi Układu Otwartego. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Ekwadrat V to polska spółka zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Firma DevTalents budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa Ongeo.pl geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli sprzedających lub kupujących. XTB, polska platforma inwestycyjna oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych. Wróciłem dosłownie dwa dni temu ze Sztokholmu, gdzie przebywałem wraz z grupą polskich dziennikarzy na zaproszenie Komisji Europejskiej. Mówiąc szczerze, spodziewałem się dosyć poprawnie, poprawnych. Politycznie spotkań, takich poprawnych, gładkich informacji. Nie byłem jakoś specjalnie podekscytowany tym wyjazdem, a okazało się, że niesłusznie. Był on bardzo ciekawy, bo rozmawialiśmy o różnych sprawach, o różnych priorytetach obecnej unijnej prezydencji szwedzkiej, ale też rozmawialiśmy o jednym bardzo ciekawym i ważnym problemie o imigracji. W Sztokholmie, w jednym z, z najzamożniejszych miast w Europie, w którym byłem, którego centrum wygląda fantastycznie, jest czyste, bezpieczne, są też e, dzielnice zamieszkałe przez imigrantów, do których nie należy wchodzić. Nie należy wchodzić, bo jest tam bardzo niebezpiecznie. Nawet policja boi się tam pojawiać. No-go zone, no-go zone. Tak określa się te miejsca. Takich stref w całej Szwecji jest dziś 22, jak usłyszeliśmy, a do niedawna było ich nawet 54, dwa i pół razy więcej. To mówi przyznawani nam przedstawiciele szwedzkich władz. To niby wiadomo, niby wszyscy o tym słyszeli gdzieś, ale nie bardzo można było o tym mówić. Do niedawna milczały o tym szwedzkie media, milczeli intelektualiści, milczeli politycy. Temat nie istniał w szwedzkim życiu publicznym. O tym się mówiło, ale jak ktoś um, mówił o tym głośno, to spotykał się z bardzo nieprzyjemnym, z nieprzyjemnymi komentarza, komentarzami. Mówienie o tym było źle widziane. Groziło zaliczeniem do wersji łagodnej, wrog, bycie wrogiem tolerancji, wersji radykalnej, do grona nie wiem, faszyzujących oszołomów. Zaprzeczano wręcz temu, że coś takiego istnieje. Coś jednak w Szwecji przełamało. Ten problem urósł tak bardzo, że nie dało go się ukrywać. <laughs> po ubiegłorocznych wyborach, gdzie władzę w Szwecji objęła konserwatywna koalicja, zaczęto przyznawać, że ten problem istnieje i to, że jest problem bardzo poważny. Szwecja ma bardzo wysoki odsetek pospolitych przestępstw, kradzieży, włamań, napadów, gwałtów. Po miastach hasają imigranckie gangi. W tym. Częściej, ostatnio mówi się bardzo często, że ten problem jest. Mówi się już o tym, kiedy dochodzi do przestępstw. Też nie zawsze się mówi, ale często się mówi, kto, kto za nie odpowiada, kto też te przestępstwa popełni, bo do niedawna raczej nie wspominano o tym, jeśli był to przestępstwo dokonał imigrant. Przełamana została bardzo niezdrowa, a wręcz niebezpieczna polityczna poprawność. Ta poprawność prowadziła do ukrywania problemu i do pogłębiania się go. Dzisiaj w dziesięciomilionowej Szwecji 2 miliony to cudzoziemcy zwykle z południa. Ci pochodzący z Afryki imigranci często nie integrują się, żyją w gettach, zdarza się, że nie mówią po szwedzku. Ich dzieci często nie kończą szkół wyższych niż podstawowa, która jest obowiązkowa. A brak edukacji w szkole średniej powoduje, że bardzo trudno jest znaleźć porządną pracę w Szwecji. W tym państwie słynącym z otwartości i tolerancji, emigranci żyją osobno, jako obywatele gorszej kategorii. Nie ma wielu mieszanych związków, mieszanych grup znajomych. W polityce prawie wszyscy są biali, w zarządach firm podobnie to wygląda. Dzieci, które nie kończą szkół, nie mają szans na pracę. Czują się gorsi od swoich rówieśników. I tu rodzi się w nich złość i agresja. Ta agresja często rodzi się nie w pierwszym pokoleniu imigrantów, tylko w kolejnych, bo pierwsi są szczęśliwi. Dopiero drudzy, którzy tam się rodzą, zaczynają zauważać, że są gorsi niż ich rówieśnicy, gorsi niż inni obywatele tego samego państwa. Dzieciaki nie mogą dostać wymarzonego iPhone'a od rodziców, ale bardzo go pragną, bo widzą, że inne dzieci to mają. Więc kiedy 13-14-letni yy, Chłopacy dostają tego iPhone'a od mafii, zaczynają się tej mafii odwdzięczać. I to są ich lokalne mafie, które te dzieciaki wykorzystują. Dają im na przykład telefony albo inne pieniądze za służeniem interesom. Ludzie, z którymi rozmawialiśmy, związani z władzą, mówią dzisiaj wprost: Musimy zacząć walkę, uwaga, o odzyskanie terytoriów, tych fragmentów miast, do których boją się wchodzić nie tylko zwykli Szwedzi, ale też do których boi się wjeżdżać policja. Takie zdanie usłyszeliśmy. Musimy odzyskać te tereny, musimy odzyskać te dzielnice dla policji. Nie tylko po to, by mogła tam wjeżdżać, ale by na miejscu móc normalnie funkcjonować. To pokazuje, jak, jaka jest skala problemu. A mówił to pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, były policjant, który zna bardzo dobrze problem. Na szczęście, Szwecja się dziś zmienia, w tym sensie, że zrozumiano, że ten problem jest. Podjęto decyzję, że z tym problemem należy walczyć i spróbować go rozwiązać. Hmm. Jak, czy da się to zrobić? No oni wierzą, że da się to, ale sami przyznają, że nawet jeśli będzie powszechna mobilizacja i konsekwencja w działaniu, zgoda taka ponad, ponadpartyjna, to zajmie im to 10 albo 20 lat. Pytanie, co to znaczy dla nas? Jakie my lekcje powinniśmy wyciągać z tego szwedzkiego doświadczenia? Nie chcę powiedzieć, że my nie powinniśmy przyjmować y, y, uchodźców czy imigrantów. broń Boże, potrzebujemy ich. W Polsce to już prawie 10% mieszkańców. Y, 10% mieszkańców to imigranci, w Szwecji to jest 20%, ale jeśli chodzi o liczby bezwzględne, to jest mniej więcej to samo. I pewnie u nas będzie więcej, stajemy się coraz bardziej atrakcyjnym krajem dla przybyszów z uboższych państw, nie tylko z Ukrainy. To prawda, u nas imigracja jest zupełnie inna niż, niż ze Szwecji. Większość przyjezdnych, e, którzy tutaj pojawili się w ostatnim, w ostatnim roku dwóch, pochodzi z Ukrainy albo z Białorusi. Duża część z nich, też zdecydowana większość to kobiety z dziećmi, a nie grupy młodych e, mężczyzn. Niemniej coraz więcej przybyszów to też mężczyźni pochodzący z Gruzji, z Kazachstanu, z Uzbekistanu, z Pakistanu czy Indii. Po wojnie do kobiet z Ukrainy zapewne w niektórych przypadkach dołączą i mężczyźni. Tak to będzie, co więcej, my ich potrzebujemy. Potrzebujemy pracowników dorosnących w siłę polskich firm. Polska gospodarka tego po prostu potrzebuje. No, i też przyciągamy coraz więcej ludzi, bo rośniemy, stajemy się coraz bardziej atrakcyjnym krajem. Więc staliśmy się krajem imigracyjnym i tak już będzie. Musimy nauczyć się dobrze w takim świecie funkcjonować. Musimy wyciągnąć wnioski z błędów popełnionych przez innych. Dziś my jeszcze nie mamy takich problemów, jak, jakie mają Szwedzi czy mieszkańcy innych państw zachodniej Europy, ale one pojawią się. Jeśli nie przyjmiemy długofalowej strategii działania. Szwedzi sami to mówią, myśmy nie, przy, nie mieli takiej strategii. Przyjmowaliśmy masowo imigrantów migrantów, nie myśląc o tym, jak ich integrować i z rynkiem pracy, i ze społeczeństwem, i z państwem. Po wybuchu rosyjskiej agresji na Ukrainę myśmy wykonali fantastyczną pracę. Zarówno obywatele, jak i samorządy, organizacje pozarządowe, jak i rząd, który zrobił wiele rozsądnych działań. Daliśmy radę. Daliśmy sobie radę z ogromną falą przyjezdnych. Większość z nich została włączona do systemu, tymczasowo, na razie. Nie możemy uznać, że się wszystko już udało i jakoś dalej to będzie. Wielu z tych ludzi zostanie w Polsce, wielu nowych dojedzie, jak mówiłem, nie tylko z Ukrainy. Czy myślimy dzisiaj o tym, jak ci imigranci będą funkcjonować w Polsce za 5-10 lat? Jak ich rozlokowywać po kraju? Czego powinniśmy od nich dzisiaj wymagać i co im zaoferować? Jak będziemy żyć razem w tych samych miastach, dzielnicach, jak będziemy pracować, uczyć się, warto byśmy korzystali z tych doświadczeń, z sukcesów i błędów, które popełniono w innych krajach i sukcesów, które odniesiono. Potrzebna jest nam długofalowa strategia imigracyjna, biorąca pod uwagę zarówno napływ przyjezdnych z krajów sąsiadujących z nami na wschodzie, jak i tych z dalszych części świata. W takim świecie żyjemy, imigranci będą u nas i yy, są nam Potrzebni nas wzbogacają. I tak będzie, pod warunkiem, że będziemy prowadzić rozsądną politykę, a nie liczyć tylko na to, że znowu jakoś się uda. Dziękuję bardzo. To wszystko na dzisiaj. Jeszcze raz, drodzy patroni, bardzo Wam dziękuję. To dzięki Wam dzisiaj dostęp Diament Patronite. Do zobaczenia.